Sponsorem telesportu jest Lombard 66. Sponsorem telesportu jest firma Techka. W sobotę 12 marca koszykarze Jamaleksu Polonii 1912 Leszno w pierwszej rundzie fazy play-off zagrają z AZS Politechniką Poznań. Dziś klub zorganizował akcję promocyjną wydarzenia, zachęcając kibiców, by jutro zjawili się w hali Trapez. Czekaliśmy na to cały sezon i jesteśmy bardzo skoncentrowani właśnie na ten mecz. Imponująca faza zasadnicza w waszym wykonaniu. Myśleliście przed sezonem, że to będzie tak wyglądało? Seria 22 zwycięstw robi wrażenie. Zdecydowanie przed sezonem nie liczyliśmy na coś takiego. Wiedzieliśmy, że celujemy wysoko, jednak 22 zwycięstwa robią wrażenie. No jednak tak naprawdę najważniejsza faza dopiero przed nami, play-offy. No właśnie, no bo tu zaczynacie wszystko od początku tak naprawdę. Wszystko się może zdarzyć. Tak, tak. Nagła śmierć jest teraz tak naprawdę, więc jedno potknięcie może sprawić, że cały nasz trud, który włożyliśmy przez cały sezon, zostanie zniweczony, więc potrzebujemy się jeszcze mocniej skoncentrować niż przez cały sezon i po prostu zrobić awans, tak? Jutro nie ma innej opcji, tak rozumiem, jak wygrać? Tak, no jutro jest tylko jeden cel, zwycięstwo i myślę, że przede wszystkim pomoc kibiców będzie dla nas bardzo ważna, żeby przyszli nas wspierali i nieśli nas, tak? Bo zdecydowanie lepiej gra się przy pełnych trybunach. Zajęliśmy pierwsze miejsce, z czego bardzo się cieszymy, lecz odcinamy to grubą kreską, bo teraz jest tak naprawdę runda play-off, która rządzi się swoimi prawami. No i jedna przegrana może zadecydować o wszystkim. Jesteście zmobilizowani, zwarci przed jutrzejszym spotkaniem? Oczywiście. Dla nas jest to bardzo duże wyróżnienie, że możemy grać w play-offach tutaj w Polonii, bo jest to miasto, które zasługuje na koszykówkę, a dawno, dawno tutaj tego nie było, więc budujemy to od podstaw i bardzo się z tego cieszymy. Co zdecydowało o waszym sukcesie? No bo niewątpliwie te 22 zwycięstwa, no to jest ogromny sukces. No, ogromny sukces, tak, ale tak jak powiedziałem, oddzielamy to już grubą kreską i myślę, że to, co zadecydowało o naszym zwycięstwie w grupie D w drugiej lidze, to zespołowość i praca, ciężka praca na treningach, która owocuje wygranymi meczami i naszą dobrą grą. Jak oceniacie swoje szanse w tej fazie play-off? No, graliśmy już z drużyną z Poznania, wygraliśmy dwa razy dość wysoko, ale tak jak powiedziałem wcześniej, play-offy rządzą się swoimi prawami, więc jest to ciężki okres. Drużyny teoretycznie słabsze potrafią zaskakiwać, mogą zaskakiwać, więc 100% mobilizacji na to spotkanie i zrobimy wszystko, aby Trapez dalej został niezwyciężony. Dzisiaj zachęcacie do tego, żeby kibice jutro przyszli, no bo rozumiem, że lepiej gra się przy tych pełnych trybunach, tak? Tak, oczywiście. Było parę spotkań w rundzie zasadniczej, w której hala Trapez naprawdę żyła koszykówką i to naprawdę pomaga. Nie bez powodu mówi się, że kibice to jest szósty zawodnik na boisku, więc chcemy, żeby ten Trapez pękał w szwach, jak to się potocznie mówi. Zaczynamy od początku, ale pierwsza runda to jest w ramach jeszcze swojej grupy, więc graliśmy dwa razy z Poznaniem, więc tego przeciwnika się nie obawiamy, boimy się drugiej, trzeciej rundy, ale mobilizujemy się już na pierwszą rundę. Mhm. Myśleliście, że to tak będzie wyglądać? Liczyliśmy na pierwsze miejsce w grupie, ale nie liczyliśmy na aż 22 zwycięstwa, ale zwycięstwa są imponujące, ale tak jak pani przed chwilą powiedziała, wszystko zaczyna się od nowa i no przede wszystkim teraz też zapraszamy kibiców przede wszystkim, żeby nas wsparli, bo są nam bardzo potrzebni. Mecz rozpocznie się o godzinie 19:00.